Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku będzie o książce, no bez wątpienia stawiającej intelektualny opór, o książce wielowątkowej, o książce trudnej i o takiej, której można mówić długo, długo, długo i chyba takie mam wrażenie, że będę mówił długo, więc przygotujcie się na dość pokaźnych rozmiarów odcinek. Ale mam nadzieję, że będzie interesujący, bo będzie o powieści Günthera Grassa pod tytułem Turbot. I jeszcze takie słowo na wstępie. Może się tak zdarzyć, że ja zamiast Günther Grass powiem Thomas Mann. Nie wiem dlaczego, ale tych dwóch pisarzy jakoś mi się na siebie narzuca. I po prostu często już złapałem się na tym, że myśląc o jednym wymawiam nazwisko drugiego, więc jeżeli mi się coś takiego zdarzy i zamiast Grassa usłyszycie coś innego, to nie miejcie mi tego za złe, bo jakoś no będę się starał, ale mam wrażenie, że pewnie raz czy dwa nie uda mi się tego opanować. No a teraz już zapraszam na odcinek. Jak już mówiłem, Turbot jest powieścią złożoną, skomplikowaną, postmodernistyczną, o takiej no naprawdę ciekawej, misternej nawet powiedziałbym konstrukcji. Dlaczego to przypominam? Dlatego, że wydaje mi się, że ciężko jest mówić o tej powieści skupiając się tylko na jakichś określonych wątkach. A większość recenzji do tego się sprowadza, które widziałem. Akurat w przypadku Turbota to nie jest tak, że są jakieś złe recenzje w internetach, bo no, to jest taka powieść, że jak ktoś miał przeczytać, to raczej ci, co piszą te słabe recenzje, się po prostu wykładali gdzieś na wstępie. Ale na Wikipedii przeczytacie, że Turbot to jest taka powieść o walce ludzi z uciskiem władzy, o walce tych dołów z górą. No tak, jest jak najbardziej. Nie mogę powiedzieć, żeby to było kłamstwo, ale istotne jest to, że to jest jeden z wątków i to wcale nie najważniejszy. Bo ta powieść tak na dobrą sprawę jest o czymś zupełnie innym. I ja postaram się powiedzieć o wszystkim. Czy odpowiednio rozłożę akcenty, no to już sami ocenicie, jeżeli tę książkę znacie. Ale na wstępie, jak będziecie czytać, to w tym polskim wydaniu prawdopodobnie, chyba jest tylko jedno, będziecie mieli przedmowę Marii Janion. I ją odpuśćcie. Znaczy przeczytajcie ją po lekturze. Dlatego, że po pierwsze Janion spoileruje, i to dość mocno. Wiem, że niektórym to nie przeszkadza, ale to jest tylko jeden z powodów. Po drugie jest niezwykle taka mentorska i bucowata w stosunku do powieści. I to jest gorzej nawet niż Stanisław Lem, bo Lem potrafił takie wstępy pisać. Pisywał też czasami bardzo dobre, ale czasami mu się zdarzały jakieś takie, są totalnie od czapy, jak na przykład chyba do niesamowitych opowieści Stefana Grabińskiego. Co ciekawe, Janion przytacza część krytycznych opinii feministek. I jakby no widać, że się z nimi zgadza. Nawet chyba wprost o tym pisze. Tylko, że nie bardzo potrafi to uzasadnić jakimiś fragmentami z powieści. No bo ona na przykład potrafi napisać, że te postacie feministek u Grassa są złe, są stereotypowe, tych negatywnych oczywiście feministek, no więc jakby dlatego należy je poddać krytyce, bo to są posługiwanie się stereotypami, ale już męskie szwarc charaktery to jej nie przeszkadzają i jakiś tam, nie wiem, mężczyzna bijący kobietę, nie, to gdzie tam? To w ogóle całkiem dobrze, że Grass wspomniał o cierpieniu kobiet, gdzieś tam tak wspomina w pewnym momencie, więc no trochę słabe. Grubą Gretę, jedną z bohaterek, taką rubaszną zakonnicę, określa mianem parodii emancypacji. I to jest bardzo dziwne dla mnie, bo gruba Greta, jak to właśnie Turbot w powieści wspomina, jest postacią rodem z Rabelais, z Gargantui Pantagruela. Znaczy nie dosłownie, ale w takich klimatach utrzymaną. Nie wierzę w to, że Janion
nie wie, czym w swoim zamyśle no, była książka Rabelais, że to nie była parodia, nie wiem, idei renesansowych. No, w żaden sposób ona się właśnie w myśl renesansową wpisywała. Więc dla grubej Grety takie zachowanie, jakie ona prezentuje, nie jest parodia emancypacji. To jest próba wyśmiania zastanej rzeczywistości, więc skąd taki pomysł u Janią? Nie wiem, nie mam po prostu zielonego pojęcia, ale szczytem osiągnięć jest już końcówka tego wstępu, gdzie Janion pisze, no bo tutaj, drogi czytelniku, możesz odnieść wrażenie, że Grasowi się socjalizm nie podoba, a tak wcale nie jest. No ja też odniosłem takie wrażenie, znaczy wiadomo, że Gras był członkiem partii socjalistycznej, więc pewnie został sobie tym socjalistą do końca życia. Tam dokładnie z nim było, to nie wiem, ale podejrzewam, że no już w latach 80. chyba wiedział po prostu, z czym to się je, miał tego świadomość. A Janion pisze, no tak z książki tak możesz wywnioskować, bo tu niby wyśmiewa maoizm, tu mu się tam coś nie podoba, tu mu się w Polsce też tam socjalizm nie podoba, ale jak spojrzysz w jego pamiętniki, to tam jest, drogi czytelniku, takie zdanie, że Gras pisze, że jak czasami odnosił, zwątpienie go dopadało, to znaczyło, że trzeba zacząć jeszcze raz, tylko w innym miejscu. No fajnie, tylko co to ma wspólnego z książką? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo dla mnie ta książka no, w żaden sposób nie była socjalistyczna. No, może tylko w taki, że jakieś tam socjalistki z przeszłości były pozytywnymi bohaterkami, ale nic poza tym, więc no tyle o tym wstępie. Ja nią trochę się rozgadałem, ale to warto wiedzieć, żeby go jednak mimo wszystko pominąć i przejść do samej powieści. Zacznijmy, jak to ja często mam w zwyczaju, od tytułu. Co to jest ten turbot tytułowy? Znaczy ryba, wiadomo. Ale to jest jeden z bohaterów, taki można powiedzieć, cytując nawet książkę, że uosobiony heglowski duch świata, czy urybiony w sumie, urybiony heglowski duch świata, a bardziej po ludzku, no tak, bardziej po ludzku chciałem powiedzieć i dodać, że realizacja archetypu trickstera. Co to był ten trickster? No to był ten bóg szachraj, oszust, złośliwy, ironiczny, taki, który nie tworzy, nie stwarza nowej rzeczywistości, ale gdzieś tam popycha ludzi do działania i sprowadza chaos, tak na dobrą sprawę, i zniszczenie. Więc jak, no, postać Lokiego, na przykład w mitologii, no to jest właśnie taki trickster. Typowy trickster zresztą też, zdaje się, był bogiem w jakiejś mitologii, ale nie, zabijcie mnie, nie będę teraz zgadywał, w której. Wydaje mi się, że to gdzieś jakieś irlandzko-celtyckie chyba były mity. Natomiast rodowód Turbota, tego Grasowego, jest baśniowy. To jest złota rybka, znaczy złota rybka, no rybka z pierwotnej wersji braci Grimm. U Grasa ta historia powstania tej baśni jest opowiedziana, z tym, że Gras wymyśla sobie taką powiastkę, że tak naprawdę to do Grimmów początkowo dotarły dwie wersje tej baśni. W pierwszej, tej znanej, to właśnie kobieta chciała coraz więcej, 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 aż zostawała z niczym, a w drugiej to mężczyzna chciał od Turbota coraz to większej mocy, aż wreszcie doprowadzał do upadku cywilizacji. I tak postapokaliptycznie się ta druga wersja kończyła. Co ważniejsze, autor stwierdza, że obydwie były prawdziwe. Że to nie jest tak, że ta o kobietach to wcale była fałszywa i zmyślona, a ta o mężczyznach to zapomniana była prawdziwa. Nie, prawdziwe były obydwie. Co to oznacza? Ano oznacza to, że za to zło tego świata jest odpowiedzialna nasza pycha, nasza zawiść, nasza żądza, niezależnie od płci, wbrew temu, co się o tej książce pisze, to jest tutaj bardzo istotnie podkreślone, zaznaczone. Z tym, że oczywiście u Grasa jest ta wizja dziejów no mniej więcej zgodna z rzeczywistością, w której to mężczyźni są tą stroną decyzyjną przez większość historii. Nie całą oczywiście, ale przez większość. To będzie u Grasa istotne, ale dlaczego istotne, to do tego przejdziemy za chwilę.
oś fabularną Turbota będzie stanowiła właśnie wojna płci, jeśli można to tak powiedzieć. Graz będzie opowiadał całą historię ludzkości od prehistorii aż po strajki robotników w 70 roku i wszystko tyczyć się będzie Gdańska. Tam ktoś ładnie stwierdza, że Gdańsk jest takim małym światem dla Grasa. Jest coś tutaj na rzeczy. Nie licząc dwóch wyjątków, czy ten rybi proces i historia Dnia Ojca, to później o tym jeszcze wspomnę, to się w Niemczech rozgrywa, gdzieś tam klif Rugi się pojawią, gdzieś tam się Indie pojawią, ale raczej to jest cały czas Gdańsk. Bagna nad Motławą, jakiś średniowieczny gród, miasto barokowe, później twierdza napoleońska, no i już nowożytny i współczesne miasto. Tam będzie się też przewijała właśnie ta opowieść o ludziach walczących z uciskającą ich władzą, z tym, że ona nie będzie na pierwszym planie, ale też z tego powodu ta książka nie mogła się ukazać w PRL-u. No, można powiedzieć, że była zakazana. Przejdźmy do powieściowych narracji, bo one są dość interesujące. Mamy jednego narratora, ale trzy narracje, jakby trzy historie, które się ze sobą splatają. Na dobrą sprawę to dwie splatają się z trzecią, ale no, można to też inaczej na to spojrzeć, po kolei. Wszystko zaczyna się od opowieści tajemniczego pisarza, alter ego autora. Ma żonę, czy też, nie wiem, narzeczoną chyba, z którą jest w ciąży, która jest z nim w ciąży. Ma na imię Izebil i ta Izebil mu mówi: słuchaj stary, no jesteś jaki jesteś, nie jesteś mi zbyt wierny, ja tam dobrze sobie o tym wiem, masz się ogarnąć, masz 9 miesięcy, masz mi tutaj ogarnąć dom, kuchnię, siebie samego, napisz sobie tę książkę, ale później to masz być już postawiony do pionu. No i przez te 9 miesięcy autor będzie tą książkę pisał, my będziemy tę jego historię poznawać, a jednocześnie toczyć się będzie groteskowy proces, bo grupa feministek chwyta Turbota. Czy Turbot daje im się złowić? Mówi im oczywiście, no to wypuśćcie mnie, to spełnię wasze wszystkie życzenia, a one mu mówią: o nie, nie, ty zawsze facetom pomagałeś i my chcemy cię osądzić, zabieramy cię ze sobą. I przez 9 miesięcy będzie cię sądził Trybunał Feministyczny, później nazwany Feminałem. Świadkiem tych przesłuchań, bardzo medialnych takich, bo tam się dziennikarze zjeżdżają, żeby patrzeć, jak kobiety sądzą Turbota, będzie właśnie główny bohater i będzie tam Turbot i feministki będą rozważać sprawy 9 kobiet z przeszłości. Tak jakby ofiar rad, które Turbot dawał mężczyznom. Każda z tych kobiet jakąś tam epokę reprezentuje, wszystkie były kucharkami i Gras niejako przy okazji snuje opowieść o tych przepisach, którymi się owe kobiety szczyciły, które im niezwykle się dobrze udawały. Ponoć właśnie w Niemczech ta powieść miała status takiej nieformalnej książki kucharskiej. A dodatkowo my jeszcze te historie poznajemy z punktu widzenia głównego bohatera, który poprzez, no, można tak powiedzieć, swoje poprzednie wcielenia opowiada nam z takiego męskiego punktu widzenia, jak naprawdę te historie 9 kucharek wyglądały. Wydawać by się mogło, że Turbot jest taką powieścią historyczną, ale to jest mylne wrażenie. On jest o historii, ale raczej nie rości sobie praw do bycia powieścią historyczną. I nie chodzi tu nawet o takie pomyłki, jak to, że się Bolesława Chrobrego nazywa królem w X bodaj jeszcze wieku, czyli wtedy, kiedy nawet może nie myślał o koronie, ale o samo spojrzenie na dzieje, które są tak na dobrą sprawę dla Grasa baśnią, jaka ma służyć do tego, żeby o pewnych prawdach nam opowiedzieć. I to już widać na samym początku, kiedy mamy te prehistoryczne historie i wizja prehistorycznych plemion żyjących gdzieś na terenie współczesnego Gdańska, no to jest taka mocno matriarchalna, ale jest to
taka wizja matriarchatu, która no myślę, że chyba nawet w XIX wieku się nie pojawiała, więc Grass musiał mieć już świadomość, jak to pisał, że to zupełnie jest odrealnione. Dlaczego? No bo tam jest tak, że te kobiety w zasadzie sobie mężczyzn hodują i opiekują się nimi, nie pozwalają im zrobić krzywdy, ale z drugiej strony odbierają im prawo do podejmowania jakichkolwiek decyzji, wolność jakąkolwiek. Ale wszystko się zmienia wtedy, kiedy jeden z mężczyzn łapie Turbota i Turbot zasiewa w nim właśnie taką potrzebę zmian, pokazuje mu pewne rzeczy, których on nie był świadomy, zaczyna się historia, kobiety powoli, powoli tracą swoją dominującą pozycję, ale nic nie dzieje się tak, jakby tego mężczyźni i ryba sobie zażyczyli. Nie będę opisywał wszystkich kucharek, których losy stanowią istotę tej opowieści, ale powiem tylko tyle, że każda z nich symbolizuje jakąś epokę. I po kolei będziemy mieli tak, no, dwie prehistoryczne takie półboginie, pogańską kapłankę, średniowieczną świętą, tą frywolną mniszkę, o której już wspominałem, służącą i kochankę barokowych artystów gdańskich, pruską chłopkę, która zajmowała się upowszechnianiem ziemniaków, buntowniczkę z epoki napoleońskiej, z czasów właśnie twierdzy gdańskiej, działaczkę socjalistyczną z początku XX wieku i dwie współczesne autorowi bohaterki, to już tak jakby poza tym ciągiem, niemiecką feministkę i polską robotnicę. Kilka słów o niektórych tych bohaterkach. O wszystkich nie będę mówił, ale o niektórych wspomnę. No, pewnie wspomnę dość długo, bo się zaraz zacznę rozwodzić, ale żebyście wiedzieli, z czym to się mniej więcej je. Najciekawsza wydaje mi się błogosławiona Dorota z Montowów, której wizerunek u Grassa no nieco odbiega od tego, jaki znamy z oficjalnej biografii tej błogosławionej. To była mistyczka, rekluza, no historycy tu się spierają, czy ona się rzeczywiście kazała zamurować, czy ona w jakimś domku sobie mieszkała, nie wiadomo. I ofiara przemocy domowej też, bo no, mąż kilka razy ją pobił, nie rozumiał jej mistycznych uniesień. I Grass odchodzi od tej chrześcijańskiej narracji. Chociaż w tej powieści, co interesujące, w tym momencie deklaruje się jako katolik. To mnie nawet zaskoczyło. Grass nie schlebia też temu feministycznemu rozumieniu postaci Doroty, bo feministki w tej powieści uważają ją za taką pierwszą polską prafeministkę. Grass mówi, nie, absolutnie tak nie jest. On zupełnie inaczej jej postać rozumie. Przede wszystkim widzi jej męża jako ofiarę tej rozkwitłej jak gotyk Doroty, pięknie ją określa. No bo jak się Dorota wobec męża zachowuje? W ogóle jak się zachowuje? Dosypuje mu do zupy popiół strumień, do domu przynosi wydzielinę z ciał trędowatych, nie to żeby męża otruć oczywiście, ale żeby przypominać o marności żywota. Zaniedbuje obowiązki domowe, dziećmi się nie chce opiekować, z ich czeredki, tak, dzieci, jak to się tam ładnie mówi, chyba 8 umiera, jedno tylko przeżyło do jakiegoś wieku dorosłego, jedna córka. Potrafi się zacząć śmiać podczas mszy, czym ściąga na siebie oskarżenia o czary. I tutaj, jeśli o to chodzi, to rzeczywiście udało mi się dotrzeć do takiego artykułu na temat Doroty, że tak było. Znaczy nie tyle o czary ją oskarżano, co o jakieś, no coś w rodzaju herezji. To nie było tak sformułowane, że o herezję, ale coś mniej więcej w tym stylu, że takie oskarżenia wobec niej były. No i jakby dla rzemieślnika dość wysoko postawionego w hierarchii społecznej, jej mąż nim był, no to było bardzo, bardzo
szkodliwe, no, mieć żonę czarownicę, którą potem ktoś tam być może mógł spalić na stosie, czy tam, nie wiem, jeszcze coś innego z nią zrobić, no to raczej mu klientów nie napędzało, wystawiało go na drwiny innych rajców, bo on chyba był jednym z rajców miejskich, no ale też jemu samemu to było po prostu totalnie niezrozumiałe. Graz widzi w Dorocie taką kobietę, która umiłowała wolność. Jego zdaniem, nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że ona tę wizję przychodzącego do niej Jezusa sobie zmyślała, żeby właśnie uciec od obowiązków. Nie dlatego, żeby tutaj swoją płeć jakoś zaakcentować, tak jakby tego chciały feministki, ale wolność, żeby być wolną, żeby samemu wybrać sobie, że ja tutaj zostanę świętą, będę chodziła, nie wiem, z jakimiś biczownikami, pójdę sobie na pielgrzymkę z mężem i on musi ze mną iść gdzieś tam do Niemiec, czy gdzieś tam, więc on ją tak postrzega. To jest, wiadomo, nieortodoksyjne, ale bardzo interesujący sposób każe nam spojrzeć na tę bohaterkę jako na kogoś, kto, nawet gdyby przyjąć, że te jej wizje były prawdziwe, to jednak zdecydowanie chyba nie trafił z powołaniem, bo mam wrażenie, że ona naprawdę, patrząc na cały ten jej żywot, nie była powołana do roli matki. No tu już pytanie brzmi, bo tam zdaje się do ślubu ją chyba brat zmusił. Na ile to była jej wina? Pewnie nie była to jej wina. I teraz jakby biorąc nawet te jej wizje za prawdziwe, no bo w sumie dlaczego by nie, to pod koniec jej życia, i tu mi się udało też w niektórych dokumentach to odnaleźć, nie dotarłem do jej biografii, bo ona jest ciężko dostępna, jest przetłumaczona na język polski, ta biografia z epoki oczywiście, ale tylko te wizje da się kupić, które mnie akurat najmniej interesują. Na biografię bym sobie z chęcią przeczytał. To dotarłem do takich cytatów, że był taki moment, jak ona już była zamknięta w tej swojej tam celi czy komórce, że Jezus jej mówił: słuchaj, za dużo rozmawiasz z ludźmi. To nie jest tak do końca wyjaśnione, dlaczego za dużo. Ale no, nie chcę tu zasugerować, że to dla atencji było robione. Może nie idźmy aż tak daleko. Ale jakby tu, że coś byłoby na rzeczy, że ta jej religijność no, tak dalece wykraczała poza zadanie, jakie wobec niej stawiało społeczeństwo, że tego się nie dało pogodzić. I stąd wynikał ten konflikt. Jakkolwiek tej wizji Grasa raczej nie kupuje, a musiałbym chyba biografię przeczytać, żeby się zdecydować, czy to jest w ogóle możliwe, żeby Gras miał rację. Nie wiem też, czy on nie przesadza na przykład z tym popiołem i z tą wydzieliną ciał trędowatych. Z innymi rzeczami chyba raczej nie przesadza. To trochę mi pozwoliło to spojrzeć na tę bohaterkę jakoś inaczej. Znaczy, na pewno nie wiem ją potępić, ani jakby nie to, że, nie wiem, zmieniłem o niej zdanie na gorsze, ale to raczej z postaci takiej dość jednowymiarowej, takiej biednej żony, która tam właśnie tłuczona przez męża w końcu odcięła się od świata, to pozwoliło mi zobaczyć w niej naprawdę taką żywą, namacalną i bardzo, bardzo interesującą postać, więc to jest niewątpliwie sukces tej powieści, chyba najbardziej interesująca ze wszystkich bohaterek. No tak dobrze nie jest już z grubą Gretą, czyli tą gdańską przeoryszą, o której wspominałem, okresu reformacji. Ona sobie z klasztoru postanowiła uczynić taki azyl od męskiej dominacji. Pozwala zakonnicom sprowadzać sobie kochanków, byleby się tylko nie zakochiwały. I prowadzi to do tego, że w czasie reformacji żadna zakonnica, chyba prawie żadna, od niej nie uciekła. Jakieś tutaj seksualne interpretacje dogmatów wygłasza. No jest to na tyle przytłaczające, bo jakieś takie rubaszne dowcipy opowiadane przez tę bohaterkę, opisy jej wyskoków seksualnych, jakieś opowieści o lizaniu odbytu, o odgryzaniu jąder, tak przytłaczają całą tę historię,
że jej sens gdzieś się gubi. To, że tam jest właśnie tragiczne dzieje ojca tej bohaterki, czy jej walka o niezależność Gdańska, o niezależność jej klasztoru, to wszystko zostaje przytłoczone historyjkami o jej tłustym zadku, no, przygnieciono jej zadkiem na dobrą sprawę. Dwie jeszcze bohaterki współczesne, czyli ta historia Dnia Ojca z feministkami, która zirytowała recenzentki. Dlaczego? No bo Grass mówi wprost, wy feministki upodobniłyście się do mężczyzn. Zwalczacie ich, ale tak naprawdę powielacie ich zachowanie. Mamy tam właśnie taki Dzień Ojca, czyli święto, gdzie się wszyscy mężczyźni zjeżdżają, mają tam piknik, picie w ogóle, ale są sami faceci. No i ta grupa feministek mówi, jak to, co, sami faceci? A co, nam nie wolno? My jesteśmy jakieś gorsze? Też jedziemy. No i tak bardzo się upodobniają do tych facetów i zachowują jak faceci, że w pewnym momencie gwałcą jedną ze swoich koleżanek. Ona ucieka, trafia niestety na gang motocyklowy, który również ją gwałci i morduje. Później mamy jeszcze tę narzeczoną polskiego robotnika zamordowanego przez milicję. I to ona na końcu w finale powieści łapie, chwyta Turbota. Tak jakby dzieje się, historia świata się zmieniała. To już nie mężczyźni będą rządzić, a kobiety. W latach 70. Grass o tym pisał. Dlatego, że mężczyźni przeżywają kryzys, są zmęczeni, wypluci, chcą odpocząć. Kobiety biorą stery w swoje ręce i zdaniem Marii Janion będzie inaczej. Wszystko się zmieni. Moim zdaniem to zupełnie z książki nie wynika, bo ta bohaterka, która łapie Turbota, do której Turbot przychodzi, jest skamieniała, tak ją Grass określa, po śmierci tego swojego ukochanego. A feministki, o których pisał wcześniej, no jak już mówiłem, zachowały się dokładnie tak samo jak mężczyźni. Czyli efekt będzie tego taki, że ludzkość, niezależnie od tego, czy mężczyźni, czy kobiety, będzie cały czas powtarzała swoje błędy, a Turbot będzie się śmiał w głos. Reasumując, Turbot to jest jedna z modelowych powieści postmodernistycznych, bo mamy tutaj i autotematyzm, no jest to przecież opowieść o tym, jak ten Turbot powstaje, znaczy powieść. Mamy tu nawiązania też do innych dzieł Grassa, bo on wspomina chociażby w pewnym momencie o dziecku małym, które w Gdańsku nazistowskim nawala w bębenek. Mamy grę konwencjami, bo przecież jest i powieść historyczna, i książka kucharska, i mnóstwo wierszy, bo o tym nie mówiłem wcześniej, ale tutaj pomiędzy narracjami mamy wstawione wiersze, chyba źle przetłumaczone trochę, mam takie wrażenie, albo mam po prostu nie był dobrym poetą, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie znam jego tej twórczości. Jest to też powieść antymimetyczna, bo absolutnie nie ma tu jakiegoś realizmu, jest ahistoryczna, jest baśniowa, ale jest to oczywiście powieść intelektualna, zmuszająca do zmierzenia się z tymi pytaniami, które Grass nam stawia, z tym, że na poziomie estetycznym nie do końca do mnie dociera. Ale to już jest jakby moja prywatna ocena i nie chcę wam jej narzucać. Ja po prostu mam tak, że no jakichś rozważań na przykład na temat odchodów czy tego lizania odbytu, o którym mówiłem wcześniej, no to psuje mi to smak całości. Ale to jest oczywiście, no będą tacy, którzy to przeczytają i stwierdzą, że im to nie przeszkadza w ogóle. Więc jak najbardziej warto spróbować podejść do Turbota, no ale z taką świadomością, że to chyba była powieść, która była pisana po to, żeby zirytować kogo się tylko da. I co? I ja się będę z wami już żegnał. Mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień, chociaż nie wiem, czy zdążę nagrać odcinek, nie wiem, czy będę miał też o czym mówić, ale może się uda. I to by było na tyle. To był Graf Zero, Wrok Literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.